Dzień dobry kochani, witam was cieplutko i serdecznie. Dzisiaj przychodzę z kolejnym zamówieniem na Wishu. Uzbierało mi się już, to już jest wieczór, także ja wieczorem nagrywam tego typu filmiki przed samym spaniem dosłownie, przed całą kąpielą i tak dalej. Mam trzy rzeczy, mam pięć rzeczy, uzbierało mi się, mam sześć rzeczy, ale pięć otworzę, jedno zostawiam do następnego filmiku. No i jadę z koksem. Zobaczymy, co tam jest. Ja naprawdę dużo tego kupiłam. Co tutaj mamy? O, medium brown. To pomada. Pomada do brwi. Jestem bardzo ciekawa, jak ona się sprawdzi. Na pewno będzie jakiś filmik z nowościami kosmetycznymi czy coś, albo zobaczymy, potestujemy. Wiecie co, ja was troszeczkę, o, bliżej mojej gęby, żeby było lepiej mi pokazywać. Tak wygląda. Tak. Ojejcie, zobaczcie, jaka szczoteczka. Taka do... Fajna, powiem wam, że naprawdę podoba mi się ta. Nawet fajnie wygląda i do rozczesywania. Takie składane, zamykane. Ciekawe, no ciekawe. Pomada prezentuje się tak. Całkiem fajny kolor. Coś mi się tu znowu dzieje. Ja tego nie lubię. Dajcie mi chwilkę, pobawię się kamerą. Kurczę, no, wygląda całkiem ciekawie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Powiem wam, że z tych kosmetyków, jestem, co widzieliście wcześniej, jestem zadowolona. Na tą chwilę mam tuszem, tym tuszem rzęsy pomalowane, aczkolwiek wolę sobie przyklejać. Te do przyklejania rzęsy robią rewelacyjny efekt, gdy ma się bardzo mocno oczy pomalowane. Tu one są, zamówię sobie jeszcze na pewno z Wisha nie jedne rzęsy, bo są genialne. No nie wszystkie, na pewno nie wszystkie. Dużo komentarzy było, że a po co taki szajs i tak dalej. Słuchajcie, ja mam ochotę sobie kupować takie rzeczy i ja będę je kupować, żeby sobie je testować. No jak się okaże szajs, no to będzie szajs, tak? Wybieram takie rzeczy, co ewentualnie mogą mi się sprawdzić albo przydać, a nie takie, żeby tylko były. Także chciałam zawsze przetestować taką pomadę. Kiedyś z czasem sobie będę chciała kupić pomadę od Anastazji i teraz mam taką i tak. Następnie tu kupiłam sobie taki, jak widzicie, i to jest, aha, nie pokazałam wam, nie sprawdziłam ceny, już sprawdzam. Widzicie, co, ja linka nie będę zostawiała, bo to jest bez sensu, jak ktoś będzie chciał, to sobie pójdzie, założy i tak dalej. Ja tam mam zniżki, jak codziennie tam, kręcę tym kółkiem, także kupuję z innymi ludźmi. Jak będzie ktoś chciał, to dajcie mi znać, to wam prywatnie na Messengerze czy gdzieś wyślę tego linka, co się daje znajomym i tyle. Co tam było? A, koszyk, czas minął. Teraz troszeczkę mniej zamawiam, ale ze względu na to, że twoje zamówienie... Dobra, chwila, moment, bo tutaj to nie o to chodzi. Historia zamówienia. Już mi się ładuje. Co otworzyliśmy? Pomadę. Teraz szukamy pomadę. Następna strona, trochę tej strony jest, więc... O, jest, dobra. Dostawa 22.04, czyli jest na pewno przed czasem. Złożone zamówienie 18.03, a dzisiaj mamy 15? 16? Jakoś tak zaraz sprawdzę. Specjalnie wyjdę i wam powiem, który 18 dzisiaj jest.
Także tak czy inaczej przed czasem, bo to chyba z tydzień albo półtora tygodnia leżało, bo ja wcześniej naprawdę mi przyszło bardzo dużo rzeczy naraz, ale wróćmy do tego, ile kosztowała ta pomada, bo ja tutaj zobacz szczegóły zamówienia, już wchodzę. Pomada kosztowała, było bez opłat, czyli całe zamówienie tylko 2 funty za wysyłkę. A później się okazało, że lepiej kupować, żeby było coś za opłatą, bo wtedy mogę wykorzystać zniżkę. Bo jeżeli jest tak jakby za darmo i tylko płacimy za koszt przesyłki, to za koszt przesyłki nie odliczają tego, więc lepiej kupić wtedy, kiedy jest tańsza przesyłka, a droższy produkt, a nie na odwrót. To już je mam obcykane. Także 2 funty dałam za tą pomadę. Następnie to jest preparat do patrzcie jaki ma ten hologram czy tam Apple Nightly, to jest na porost brwi, 3 mm. Mam nożyczki, ale dobra. Także kupiłam sobie, żeby sobie ładnie, wiecie, je, bo one mi w ogóle bardzo słabo rosną, więc postanowiłam sobie kupić takie coś. No i od razu wypróbować, wiadoma sprawa. Oczywiście poczytam. Już miałam też w wiadomościach, że ktoś tam by się bał używać takich rzeczy i ten. A słuchajcie, a jeżeli mamy dostać uczulenie, to możemy dostać uczulenie nawet od Lancoma czy od Diora. Także Eyebrow Natural. Taka szczoteczka przezroczyste, bezzapachowe coś. Bezzapachowe coś. Oczywiście ulotka, instrukcja jest. Apply Nightly Roof Eyebrow. Żeby nie używać na oczy, czyli tylko i wyłącznie No dobra. Będę używać, zmyję i będę sobie smarować. Już szukam, ile to kosztowało, bo nie pamiętam. Tak jak wspomniałam wcześniej, za dużo tego było. O, jest zamówione. Też miałoby pierwotna. No tak było. 85 pensów. Wysyłka 2 funty, czyli 2,81, bo 4 pensy miałam zniżki, także 2,81 całkowity koszt tego. Następnie następna rzecz. O, słuchajcie, to jest mi bardzo, bardzo potrzebne z tego względu, ja to kupiłam, już Wam mówię, ja już Wam to wyjaśniam. Jest to maść bananowa. Maść bananowa, ciekawe czy pachnie z oleju banana. O Jezu, jak to pachnie. Wow, słuchajcie, i to niby ma być takie z Tajlandii. No nie przeczytam za wiele, ale pachnie. To jest maść na zepsute łokcie, kolana i pięty. Ja mam problem z piętami. Ja mam problem z piętami. Naprawdę mam niefajną skórę na piętach. Wiecie, kobiety. Nieładnie to wygląda. Jak ubieram jakieś fajne buciki albo coś i mamy takie. No nie mówię, że grube pięty, bo ja dbam o nogi, ale chciałabym coś, co zmiękczy mi tą skórę i będzie takie fajne. No i reklamowali, że to jest fajne, ale pachnie
Niesamowicie, tylko takie maleństwo. Nie wiedziałam, że to takie maleństwo. Ciekawa jestem, na jak długo mi to wystarczy. Bo ja z chęcią bym to używała. Pachnie naprawdę super, super. Jestem bardzo zadowolona z zapachu, z samego zapachu, a co z efektem, nie wiem. Nie wiem, nie mogę nic powiedzieć, bo nie wiem. Powiem wam, na przykład ten tusz, co niby tak dokleja, to on taki... Pierwsze wrażenie było wała, wiła, a drugie... Nie powiadomień. Wała, wiła, a drugie już było takie mniejsze. Dostawa nie to, nie to, nie to. Szukam. Szukam. Dajcie mi znowu... O, jest. Dwa funty za to maleństwo, bez opłat, czyli tylko przesyłka. To taki, tak jak mówiłam wcześniej, że lepiej kupować, ale widocznie nie było. A, wiem co to jest. Dobra, patrzę co to jest. Czasami już zapominam co ja kupiłam, naprawdę tego było dużo. To dla Russella. Dla Russella. Russell już śpi, ale jutro mu dam, nie w tą stronę, w tą. Chyba w tą. Cholera jasno. Jak ja mam to otworzyć? To jest chyba zaklejone tak w ogóle, a propos de facto. Tak? Ja mam tu nożyczki, sobie wyciągnę. Zestaw do... Takie małe. O. Bo tu mi się wydaje, że tu jest... Nie, to jest w środku. O mordę jeża. Jak ja mam to otworzyć? Boję się, że se paznokcie złamie, nie? Hybryda hybrydą, ale wiecie. O, poszło. A było ciężko. Takie maleństwa. Co to są za maleństwa? Te maleństwa to są kolczyki. Magnesowe kolczyki. Czyli... Słuchajcie, ja mam dużo uszy, to można sprawdzić. Mhm. Aha. Powie... Tylko bez włosów. O, widzicie? Czyli kolczyki na magnes. Dla mojego syna. O, spadło mi. Chciałam sobie przykleić tutaj, bo ludzie tak noszą. Chciałam zobaczyć, jakby mi to wyglądało. Skoro mam takie duże uszy, to może by było to fajne zastosowanie. Jest? Trzyma się? Patrzcie, trzyma się. Ale jazda. Widzicie to? Dobra, także takie kolczyki na magnes. Chciał, to dostał. Fajne, włosy mi wypadły przez to wszystko. Strasznie pudełko się dziwnie zamykało i otwierało. Teraz znowu nie mogę. Ale kolczyki na magnes dla synka. No. Dobra, zobaczcie z jakim opóźnieniem te filmiki lecą. No niestety. A no, właśnie miałam coś tu zakupić na ten fotel i jeszcze się nie doczekał tego zakupu. Zobaczmy ile te kolczyczki. Tak sobie się zastanawiam, czy wszystko już widzicie, nie w tą stronę poprzedni. Poprzedni. O, tu jest, dobra. Szczegóły zamówienia. 2 funty zapłaciłam, bo funt 95, dokładnie 5 pensów miałam zniżki. Wysyłka funt i funt te kolczyki, ale miałam kod kuponowy 5pi. Zawsze to coś, jak dla mnie to... Jezu, co znowu? Tak dawno nie miałam... Kurza mnie to.
Dobra. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. We vlogu na pewno Wam powiem, albo nie wiem, czy nagram taki filmik, czy ostatnia rzecz tutaj. Już Wam mówię, że to jest coś do ubrania. Powiem Wam też, że nie za bardzo mam odwagę kupować takie droższe rzeczy, bo takie, wiecie, bo wydaje mi się, że to jednak strata pieniędzy na te droższe rzeczy, bo boję się, że będą to jakieś buble, nie? Już Wam pokazuję, co to jest. I jest to koszulka. Koszulka. Koszulka 3D. Ja sobie odłożę tutaj to. Zamknę sobie szufladę. I to jest taka koszulka. Taka. Z taką dziurą. Wygląda kosmicznie. Naprawdę fajnie wygląda. Patrzcie. Kosmos, co? Wow. Taka koszulka. To jest taki materiał, taki... nie wiem, jaki to jest materiał. Może być potliwy. Ale podoba mi się. Mi się zwani. Ciekawa jestem, czy mu się spodoba i czy będzie dobra. Dobra, zobaczmy, ile kosztowała koszulka i to by było na tyle. Moi kochani, ja jak będę te włosy macać, to nie wiem, co z tego będzie. Okej. Koszuleczka. O, jest. Dobra. Strona przewoźnika. Szczegóły. I ta koszulka kosztowała 5 funtów za wysyłkę. Całe zamówienie kosztowało 12,60 za tą koszulkę. 9 kosztowała, 5 za wysyłkę. Miałam upust 70 pensów i upust miałam 70 pensów z kuponu. Zapłaciłam za nią 12,60. A powiem Wam, że akurat to jest warte swoich pieniędzy, bo wygląda genialnie. Już nie mogę doczekać, kiedy mi się to zobaczy. Teraz tak patrzę, że fajne rzeczy mi jeszcze mają przyjść, więc... oczekujcie następnego filmiku, ale jeszcze raz spójrzcie. Podsumowanie. Na pierwszy rzut oka wszystkie rzeczy, które kupiłam, są fajne. Oczywiście ma się, oprócz tego, że pachnie, także mam ochotę spróbować, czy jest naprawdę z banana. I dzisiaj jak się wykąpię, to właśnie wysmaruję sobie stópki. Jutro nie wytrzymam, żeby nagrać filmiku. Jutro sobie pomaluję pomadą. Powiem Wam, umówmy się, że powiem Wam ewentualnie w następnym filmiku, co sądzę o tej pomadzie. Albo zrobię tak, że może malując sobie oczka, brwi dokładnie, nagram taki mały filmik, taki tyci i później domontuję go do filmiku. To będzie dobry pomysł. Także w tym zamówieniu nie ma żadnego bubla. Żadnego, totalnie żadnego bubla nie ma. No, nie wiem, jak się sprawdzą te kosmetyki. Może być, że to będzie w ogóle strata pieniędzy tych, ale no... no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to, co się z tym wydarzy. O, przepraszam. Nie wolno na oczy. Żeby sprawdzić, nie używać dłużej jak... przytrzymywać, wiadomo. Dobra, kochani, bo ja tu już będę czytała, szukała. To fajnie wygląda, no wszystko fajne jest, wszystko, dzisiejszy filmik
sponsoruje słowo super, fajne rzeczy, jestem zadowolona, wszystko jest na tak. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia, do miłego, buziaczki, pa, pa.